Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła, miło mi powitać Państwa i zaprosić na serwis informacyjny. Powodzianie wyrzucili już z domu pęczniejące od wody meble, zalane urządzenia elektroniczne, ale to teraz czeka ich kolejne poważne wyzwanie. Za oknem kalendarzowa jesień, czyli coraz niższe temperatury. Na domiar złego muszą radzić sobie sami, bo wbrew obietnicom rządu żadne pieniądze nie zostały wypłacone. Ocena bieżącej sytuacji jest zupełnie inna, gdy do głosu dochodzą mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią. Pani wie co dalej? Będą pieniądze na odbudowę? Czy pani... Nie mam pojęcia. No tak niby przecież w telewizji czy w radiu no, obiecują. Nie mogę się nigdzie dowiedzieć, gdzie są te moje pieniążki. Powodzianie ze Stronia Śląskiego nie widzą szans na poprawę sytuacji w najbliższym czasie. Nie ma ciepłej wody, nie ma światła, nie ma gazu. Bo pani tutaj jest, jak to wygląda pani dzień? Już 2 tygodnie. Mhm. I wie pani ile dalej? Ponoć dobrze będzie, jeśli gdzieś pod koniec listopada wrócimy. Tego typu relacje po 3 tygodniach od nadejścia żywiołu stają się coraz mniej słyszalne, chociaż mieszkańcy potrzebują niezwłocznej pomocy finansowej. Zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 10 tysięcy obiektów. Co zaskakujące, skomplikowany proces wsparcia powodzian został zrzucony ze szczebla centralnego na lokalny. Cały proces zależy od oszacowania strat. Wnioskujemy teraz o 4 osoby, też z branży takiej budowlanej, którzy mają uprawnienia budowlane, żeby nam pomogli. Oznacza to, że walka z powodzią dalej toczy się na szczeblu lokalnym, tak jak to było 3 tygodnie temu. Wówczas rządzący nie dopełnili obowiązków w zakresie monitorowania sytuacji, wydawania stosownych ostrzeżeń i koordynacji działań ratunkowych. Te spostrzeżenia mają sami powodzianie. Moczyłem się w zimnej wodzie przez całą prawie noc. O pierwszej przerwaliśmy akcję ratowania stawów i domu, bo woda już podchodziła wszędzie. Byliśmy otoczeni ze wszystkich stron rwącym potokiem. To właśnie nocą 15 września wielka woda zaskoczyła mieszkańców wielu miejscowości na południu Polski. Myśleli, że mogą spać spokojnie, bo przecież premier studził emocje. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Konsekwencje rządowej dezinformacji były takie. W trakcie powodzi rządzący prowadzili medialną grę polegającą na odwracaniu opinii publicznej od faktycznej skali zdarzeń, nawet za cenę kolejnych dezinformacji. Pojawiły się takie głosy, że może Tama nie wytrzyma. One nie są prawdziwe, to znaczy Tama powinna wytrzymać. Premier mówił o Tamie w Lądku Zdroju. Wał tuż przy niej przerwał się, co doprowadziło do zalania Stronia Śląskiego. Kolejnym elementem gry rządzących było odsunięcie telewizji Republika od możliwości skutecznego informowania. Naszych dziennikarzy nie dopuszczono na rządowe konferencje i na sztaby kryzysowe. A gdy ludzie, obserwując przebieg sztabów kryzysowych, czekali na kolejne informacje, słyszeli... Muszę to przekazać. Henryk Matysik, Kolsko, były wójt Kolska, przekaż panu premierowi, że jest wielki. Przekazuję, dziękujemy bardzo. Mimo to, według sondażu CBOS, co trzeci Polak uważa, że rząd nie stanął na wysokości zadania w walce z powodzią. Oznacza to, że mimo podjętych prób, przekaz nie został szczelnie zabetonowany. Pytanie, dlaczego rząd nie ostrzegł obywateli wystarczająco wcześnie i nie zaangażował w tym czasie służb do działań prewencyjnych, pozostaje otwarte i czeka na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. 27 lat temu nawiedziła nas powódź, w której wyszliśmy jakby obronną ręką. Trochę wody się przelało przez dom, przez stawy, ale nie było takich strat jak teraz. Konrad Chmioła, Republika. A to jak wygląda sytuacja po powodzi w Stroniach Śląskich, obserwuje Kamil Nieradka. Dziś niedziela, to taki czas bardziej spokojny, jeżeli chodzi o wykonywane prace, to taki czas na ładowanie baterii, to taki czas na regenerację po to, aby w poniedziałek móc znów przystąpić do prac, które no, z dnia na dzień pozwolą jakoś wrócić do normalności. Przed momentem dosłownie rozmawiałem z przedsiębiorcą, który swój zakład prowadzi w budynku, który znajduje się za mną, no i przekazał mi niestety niedobre informacje. Powiedział, że on nie dostał jeszcze tego podstawowego zasiłku 10 tysięcy, który został obiecany powodzianom. Złożył wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy, natomiast pieniądze nie zostały jeszcze wypłacone. To tylko jeden z jego problemów. Drugi problem to jest taki, że przedsiębiorcy wciąż czekają na to, czy otrzymają pieniądze na odbudowę swoich zakładów, bo te przecież często doszczętnie zniszczyła woda. Stronie Śląskie, Kamil Nieradka, Republika.
Jest reakcja na materiały ujawnione przez Republikę. Dolnośląski wojewódzki inspektor transportu drogowego został odsunięty od obowiązków służbowych. Dziennikarze programu Ściśle Jawne ujawnili fałszowanie egzaminów w ośrodku szkolenia kierowców na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy egzaminów dla kierowców, którzy przewożą najniebezpieczniejsze ładunki. Ta kartka, którą wam dałem, to jest kartka ostatniego namieszczenia. Kilkuset kierowców tylko na papierze posiada uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych. Ich egzaminy mogły być mocno wspierane przez Daniela Woźniaka, szefa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na tej kartce wpisujecie numer pytania. Na przykład... Pogrąży was pytanie 14. Posiadamy nagrania, nie jedno nagranie, ale nagrania z różnych szkoleń, które prowadził Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu, podczas których to szkoleń instruował swoich kursantów, jak podczas egzaminu, gdzie zasiada w komisji egzaminacyjnej dwuosobowej, będzie podpowiadał im na wypadek, gdyby nie znali odpowiedzi. Skala afery transportowej przeraża. Po polskich drogach jeżdżą setki ciężarówek, które są jak bomby z opóźnionym zapłonem. My nie wiemy, czy one mają wiedzę pozwalającą właśnie przewozić towary niebezpieczne. Te osoby przecież poruszają się po drogach, praktycznie mogą się poruszać po drogach całej Europy. Mogą stwarzać gigantyczne zagrożenie. Głos w sprawie zabrał rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego. Główny inspektor wszczął niezwłocznie po ujawnieniu przez państwa tego materiału czynności wyjaśniające. W ocenie głównego inspektora prezentowany sposób przeprowadzenia egzaminu państwowego jest niedopuszczalny i godzi w dobre imię funkcjonariusza publicznego. Skandal jest podwójny. Poza szkoleniem z podpowiadania, wszystko działo się w ośrodku córki Daniela Woźniaka, gdzie jednocześnie prowadził kurs i egzamin. Pan Daniel Woźniak, będąc Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Drogowym, prowadzi taką działalność. I nigdy na taką działalność mu nie wyraził zgody. On się nigdy do mnie o to nie zwrócił. Więcej o skandalu z podpowiadaniem w Inspekcji Transportu Drogowego w niedzielę o 20:00 w programie Ściśle Jawne. Nowe tematy, nowe skandale, które będą wstrząsać Polską. Serdecznie państwa zapraszam. 19 października bieżącego roku, w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz Papieski, którego celem będzie uczczenie zarówno postaci Jana Pawła II, jak i księdza Popiełuszki. Marsz wyruszy o godzinie 13 z Placu Zamkowego i zakończy się mszą świętą o 16 w sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Współorganizatorem wydarzenia jest Republika, a do udziału w marszu zaprasza redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Telewizja Republika włączyła się do tej organizacji, będzie wspierała ten marsz. Liczymy, że podobnie jak w poprzednim marszu wezmą udział dziesiątki, wtedy było nad chyba 150 tysięcy ludzi, wzięło udział 40 rocznicy śmierci księdza Jerzego. Księdza Jerzego, który pewnie też będzie wycierany z kart historii, bo jest wyrzutem sumienia wobec wszystkich, którzy walczyli z Kościołem, walczyli z Solidarnością, był kapelanem Solidarności, wszystkich, którzy walczyli z polską tradycją, bo to był człowiek, który po prostu kochał Polskę. I został za to zamordowany przez oficerów służby bezpieczeństwa, tej samej służby, której dzisiaj władza przywraca hojne emerytury. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej napięta. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział atak odwetowy na Iran, a media spekulują, kiedy ma nastąpić. Według amerykańskich think tanków atak przeprowadzony zostanie jeszcze dziś w nocy. W samym centrum wydarzeń jest nasz specjalny wysłannik w Jerozolimie, Rafał Stańczyk. Dzień dobry, Rafale, powiedz, jak wygląda sytuacja. Witam serdecznie. Rzeczywiście o tym ataku, o tej odpowiedzi Izraela piszą lokalne media. Też zastanawiają się pod względem wojskowym, jaka to będzie operacja. Wiadomo, że to będzie duże wyzwanie dla generałów izraelskich, dlatego że cele w Izraelu oddalone są mniej więcej o 1800 kilometrów. Dlatego samoloty F-35, F-16 muszą mieć tankowanie w powietrzu. Do tego dochodzą jeszcze systemy przeciwrakietowe rosyjskie, którymi dysponuje Iran. Mowa o systemach S-300, mowa o chińskich systemach, mowa o też irańskich systemach, więc to jest duże wyzwanie dla armii, a poza tym przeciwnik wie o tym, że nastąpi ten atak. Media też spekulują, jakie to mogą być cele. Mowa tu oczywiście o bazach wojskowych, mowa tu o budynkach rządowych, ale też mowa chociażby o uderzeniu w gospodarkę Iranu. Dlatego też mówi się chociażby o przemyśle
wydobywczym, o rurociągach, o portach, którymi Iran eksportuje ropę naftową, to z kolei może uderzyć nie tylko w gospodarkę Iranu, ale też w gospodarkę Chin czy Rosji, no i uderzyć też w ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Dlatego z taką uwagą świat obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie. Ten czwarty rodzaj celów, które mogą być zaatakowane przez Izrael, to są też ośrodki nuklearne na terenie Iranu. Izrael od pewnego czasu obawia się, że wzbogacony uran może być wykorzystywany do produkcji broni atomowej, dlatego być może wykorzystując pretekst właśnie odwetu zniszczy te ośrodki, co też spowodowałoby duże reperkusje w skali globalnej. To jest ta odpowiedź skierowana do Iranu, ale nie zapominajmy, że tu cały czas toczy się kilka innych konfliktów. Mowa chociażby o konflikcie na granicy północnej między Izraelem a Libanem, a dokładnie między Izraelem a Hezbollahem. Ostatnia noc według mediów była najcięższa od wielu tygodni. Tam było najwięcej bombardowań, kolejne osoby zginęły. No i cały czas toczy się wojna, operacja na północy Strefy Gazy. Wojsko izraelskie zaapelowało do mieszkańców, by oni ewakuowali się z tych terenów, co może oznaczać kolejną operację, kolejną ofensywę w tej części kraju. Poza tym jutro rocznica zamachów z 7 października 2023 roku, kiedy to terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael, więc tu w całym kraju rzeczywiście są podwyższone środki ostrożności ze względu na możliwą powtórkę tych wydarzeń. No, jest to jedna wielka beczka prochu i wszyscy mają nadzieję, że nie pojawi się iskra. A w jej centrum w Jerozolimie Rafał Stańczyk relacjonuje te wydarzenia. Dziękujemy za Twoją relację. Będziemy jeszcze do Ciebie wracać. Dziękujemy za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym i do zobaczenia.